Siema, z tej strony Dim2. I zapraszam Cię raz na kolejny odcinek. Zamknięte. Jest tam kto? A, to jest syren wszystkiego, widzicie? Zaraza. Co? Nie zrobię Ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafił. Coś Ty za jeden i czego tu szukasz? A Ty kim? Mówią na mnie Geralt. A wy coście za jedni? To wiedźmi! Słyszałem balady o nim i tej czarodziejce. Jak nie było? No. Cichaj! Powoli kończy mi się cierpliwość. Świetnie! To znaczy, że zaraz sobie pójdziesz! Jak pragnie zdrowia! Ogarnijcie to, chłopaki! A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt. Przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zebrali bestie. A w końcu znaleźliśmy strumienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie myślę, że jesteśmy nieufni. Mnie nie musicie się obawiać. Jak powiedział lis do stada kurczą! Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie będę ryzykował. I co? A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Iwo, Gaspard i Ferenc. Ten Iwo... Gdzie go szukasz? Właśnie. Kretyn, upadł, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie poszedł Ferenc? No zatem. Ponoć jest tam jakiś hotel. Ferenc. Ta złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. A ten ostatni? Gdzie szukać Gasparda? Powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiem. Dobra, zobaczymy, gdzie nas najpierw gra poprowadzi. 106 kroków, więc niedaleko. Coś mi tu nie gra. Rozumiem, że idziemy do tego najpierw. Co to za paskudztwo jest? Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. Okej, to czas na drugiego. Wstałem, że to latarnia.
czuję, że tu gdzieś jest miejsce mocy. Słyszycie ten dźwięk? Chociaż jak widać, mogę się mylić. Chociaż ten dźwięk jest co chwilę. Powątpiewam, że to jest tak dużo miejsc mocy. No, to mnie trochę zaskoczyły. Myślicie, że w tym wrotarni żyje? Ja myślę, że jest szansa. Zobaczymy zaraz. Chyba żyje. Ale pewnie oszalał. I to bardzo. Strychulec w życiu. Ej, wstawaj! Sio, do budy mruczek. Wstawaj! Co się dzieje? Ma krasnolud. Coś ty za jedę? Jestem Geralt. Kim wy w ogóle jesteście? Rabenik i wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter. Dla przyjaciół śpią. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Aha. Chcę się tu trochę rozejrzeć, a potem wrócę i zabiorę cię do przyjaciół. Chyba, że chcesz iść ze mną. Tylko bym ci przeszkadzał, wiesz, narkolepsja. To miejsce wygląda na bezpieczne. Po prostu wróć, gdy się rozejrzysz. Tylko pospiesz się, proszę. Wrócimy po niego, bo nie chcę ze śpiochem latać. Jak on tu ma na kogoś czekać, to współczuję jego towarzyszom. Co do trzeciego, mam trochę złe przeczucia. Twoich przyjaciół! Chodź! Dobra! Już schodzę! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Zaraza. Tak, nie
coś jeszcze robi w taki dziwny sposób. Tylko co? Tam jest baba wodna jeszcze. Tu jeszcze podobno jest jakaś... jaskinia. Wrodzimy sobie jednak same roślinki i grzybki, więc idziemy stąd. Chociaż na wyspie mgieł mógłbym trochę polatać, zanim Ciri zobaczę czy coś. To wygląda jak troll, a to tylko drzewo. No. Idziemy do tej latarni, bo widzę, że tylko tego możemy ocalić. Jeszcze nie jestem do końca pewien, czy on dojdzie żywy. Nie Anxi, tylko Queen. No co, są bardzo podobne do siebie. Co tam? Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Weź tylko poduszkę. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja.
Będę cię budził. No, to w drogę. Facet, spać mi się chce. A gdzie ta chatka była? O, to jest pytanie. Ode mnie. Wybacz. No wstawaj. Duszę, no co ci chodzi? No już, już. Ciekawe ile razy mi padnie, jak on już padł przed latarnią. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Czekajcie, mam iść tędy czy tamtędy? Dobrze mu idzie. Nie wiem, jak tu mam iść. Trochę skomplikowane. Dojdę do tej drogi, to już jestem prawie na miejscu. Ono się zaraz. No, zaraz walnie o glebę. Uderzam w kimę. Wstawaj! Duszę, no co ci chodzi? Trochę jak Linda. No, już. Ale masz pięknie nóżki poukładane, jakbyś się połamał. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Tutaj? Tak wypadło. Mhm. Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie bardzo. No, chyba już. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. To prawda? On już się odezwie. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Niewyspany jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. Z drogi. Śpiąca królewna i siedmiu królewna. Krasnoludków. Nic nie mogliśmy zrobić.
Zaczekajmy przy łodzi. Wiem chyba, czym jest ten ognik. To jest dusza Ciri. Mówię wam. Mam takie przeczucie. Tak na 30%. Nie, no dobra, na 60%. Żartuję, na 100%. To jest dusza Ciri. Ja wam to mówię. W butach bidactwo. Mamy podobne zbroje. Dobra, prawie. Ten nie może być taki prosty. Mówiłem, że to jest dusza Ciri? Mówię wam. Spodziewaliście tego? Bo ja nie. To znaczy z początku tak myślałem, że może to coś jest związane z duszą, ale... Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. Tak, powtarzam to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po Kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Kermoren. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? A Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Valach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Trochę tak. A Valach uczył mnie ją kontrolować. I pilnował, żebym nie wpadła w ręce Radina. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel, przerasta możliwości jego nawigatorów.
za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Wallachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki Gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Też tak miałam. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ardskellig, Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Valach zaczął się dusić. To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w Umę? Mhm. Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Avalach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy Gonu. I przy okazji połowę lasu na Ardskellig. Ale też dało nam czas na ucieczkę. Avalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez tę klątwę coś poszło nie tak i nie zdążył. Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, w Velen. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. A potem był Baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni. Nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował. Mhm. Był wielki jak Tur i szarżował prosto na mnie. A ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie Barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać, ale nie chciałam im ściągać na głowy dzikiego Gonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje, więc zamiast szukać Avalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i Yen. To też jest ciekawe. To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że Straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Mm-hmm.
Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Trochę gadania dzisiaj, co? Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel junior. Mhm. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prostak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że się tam umówiliście za Walachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. Na takiej samej zasadzie Redin potrafi wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak Gonu, ucieczka. Następne, co pamiętam, to sny. Tylko sny. No fajnie. Fajnie, że przypotoczyła nam historia, jaka była. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Coś o tym wiem. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. O. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kaer Morhen. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Zaraza. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. Chyba bez portalu się nie zabierz nas. Obejdzie. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. No, to znaleźliśmy Ciri, dowiedzieliśmy się całej historii. Możemy tak naprawdę sporo.
Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy. Takich was zapamiętałam. Co? Siostrzyczko. Ale ma kieckę. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Mhm. Zaraz zobaczmy. Dobrze was znów widzieć. Cieszę się, że jesteś, Triss. Podziękuj Yennefer. To ona mnie zaprosiła. Później będzie czas na rozmowę. Teraz chodźmy się naradzić. No. Żeby nie było. Nowe zadanie. Bitwa w Kermorem. Fajnie. Znaczy, ja się spodziewałem tego, że sobie będzie 24 poziom. To nie jest dużo. Mamy 29. 1700 expa, prawie 30. Więc jest nieźle. Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować magią lub winery. Chciałem zobaczyć. Tak, wiem. Coś wypełniłem przez przypadek. Zadania. Czy są jakieś fajne, się pojawiły nowe? Zaginiony brat mogę zrobić. Kiedy ja wbiłem level? W ogóle miałem chyba 27 przed chwilą. Ale mniejsza z tym, bo dzisiejszy odcinek uważam za zakończony. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa.